Siemanko, ja jestem Sedok i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Odwzorowywuję Grafiki Widzów. Tym razem jest to taka podseria, napisałem wczoraj na mojej społeczności, że będziemy robić podserię, jeszcze odwzorowujemy animacje youtuberów. Zobaczymy, czy to się przyjmie, niedługo będzie taki filmik. Mam też pomysły na inne filmiki, ale to wszystko po kolei, bo nie możemy wszystkiego naraz zrobić. Na pewno będą teraz częściej odcinki, jeśli się uda, bo jakieś tam pomysły mam. Troszeczkę nadrobimy tą aktywność zaległą, której nie było. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, wpadnąć na mój drugi kanał, ponieważ tam jeszcze streamuję, a 21 lutego wracamy na ten kanał. Dzisiaj odwzorowywujemy trzy grafiki youtuberów, będą to banery Danku, Kleja, chyba Rixi. Wysłali mi, co mam odwzorować. Jeszcze nie wiem, czy będą pliki PSD do pobrania, ale postaram się to odwzorować. Jeśli filmik wam się spodoba, to wiecie, co robić. Ja nie przedłużam, miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się, pozdrowionka. Więc mamy tutaj trzy banery, które będę musiał odwzorować. Wygrali oni na streamie moim, może gdzieś tu dam urywek. Wygrał Rixi, Danku i Kleja, więc no zaczniemy odwzorowywać. Zrobimy coś podobnego. No więc zapraszam do oglądania. W tle będzie muzyka raczej, bo w tym filmiku raczej głosu nie będę dawał. A jeszcze tak chciałem dopowiedzieć, że Kleja ustawił mój baner, który robiłem mu na moim streamie, który tam trwał chyba z 5 godzin ostatnio. Więc no może będzie po prostu urywek z live'a, taki w przyspieszonym mega tempie, jak to wyglądało, bo no nie będę dwa razy odwzorowywał tego samego. Teraz zapraszam was do oglądania. Dobra, jednak się będę dogrywał. Na początku znajdujemy podobne elementy jak na tym banerze i umieszczamy je w sposób podobny oraz musimy napisać wszystkie social media. Ok, mamy to zrobione, teraz wystarczy, że damy tło i skina. Ja dam trochę innego niż tutaj ten i po prostu nasz napis z tyłu. Więc gdy mamy to zrobione, to tak naprawdę wystarczy, że dodamy teraz tło, napis, pomierzamy kilka efektów, no i to tak naprawdę będzie wszystko. Okej, więc pierwszy baner mamy skończony, wyszedł podobnie, może nie stricte tak samo, no ale chodzi o to, żeby wyszedł podobnie. Wystarczy, że troszeczkę możemy sobie kolory jeszcze tych dymów zmienić, no i mamy wręcz coś bardzo, bardzo podobnego. Lecimy teraz z drugim i chyba ostatnim banerem, no bo jak mówiłem, tam będzie przebitka w banerze dla Klei. Więc mamy teraz drugi baner, tutaj zrobimy najpierw tekst, a potem ogarniemy sobie tło i damy wszystkie te efekty, które są tutaj na tym banerze.
Skończyliśmy drugi baner, dodamy jeszcze filtr Camera Raw, aby poprawić tylko kolory, tak jak na tamtym banerze. I tak naprawdę banery są no bardzo, bardzo podobne. Może jeszcze troszeczkę więcej efektów trzeba było dołożyć. No i to wszystko. Widzimy się już na zakończeniu. Więc ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie na drugi kanał, zostawcie subskrypcję koniecznie i łapkę w górę. Napiszcie komentarz, czy się wam podobało. Jutro będzie odcinek, myślę, że wam się spodoba, bo jest fajny odcinek po prostu. Postaram się codziennie przez, nie wiem, 7 dni na przykład wrzucać teraz odcinki, jak się uda. Jeśli nie, no to trudno, ale jakieś tam pomysły mam, więc wyczekujcie. Miłego dnia wam życzę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.